Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Jak zwykle w bardzo dobrej formie jest profesor Andrzej Zybertowicz, który jest gościem Poranka Wnet. Profesor Andrzej Zybertowicz między innymi jest doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, ale dzisiaj nie o polityce. Zbyt dobry humor ma pan profesor, żebyśmy rozmawiali o polityce. To porozmawiamy w takim razie o wojnie, która jest i w cyberprzestrzeni, ale też i na dnie oceanów. Ostatnio informacja jest taka, że kontakt internetowy z Afryką został przerwany, bo zostały przecięte kable przy zachodnim wybrzeżu Afryki. Ta wojna w cyberprzestrzeni, panie profesorze, będzie tym fundamentem, na którym bazują inne możliwe konflikty? I tak, i nie, bo pytanie jest za ogólne. Przed wojną na Ukrainie wielu teoretyków wojny mówiło, że przyszłe konflikty będą miały charakter punktowy, bronie precyzyjne i cała ta historyjka. A okazało się, że decyduje masa. Masa wystrzelonych pocisków, masa czołgów, masa min, wreszcie żywa ludzka masa wysyłana pod ogień karabinów maszynowych. Ale jednocześnie wojna w cyberprzestrzeni się toczy i wydaje się, że ataki przychodzą z najmniej oczekiwanej strony, bo poza tym, że ta wojna polega na tym, że na atakowaniu elementów infrastruktury krytycznej, od lat niepokojono się obecnością rosyjskich łodzi podwodnych wokół transatlantyckich kabli, które łączą Amerykę Północną z Europą. Niepokojono się rosyjskimi atakami na systemy zarządzania sieciami energetycznymi, wykradaniem baz danych z informacjami osobistymi. Ale nie docenia się tego niestety, że rosyjska wojna informacyjna, bezlitosna, okrutna i w wielu obszarach skuteczna, jest możliwa dzięki temu, że algorytmy Big Techu, w dużej mierze amerykańskiego, częściowo także chińskiego, stworzyły zatrutą infosferę, stworzyły ocean dezinformacji, po którym łatwiej jest surfować reżimom autorytarnym niż tym, którzy chcą przekazać prawdziwe, pogłębione informacje. Ten ocean dezinformacji, jakbyśmy go scharakteryzowali? On jest wygenerowany przez algorytmy takich podmiotów, które zarządzają Facebookiem, Instagramem, YouTube'em, wspomnianym, jeśli chodzi o Chińczyków, TikTokiem i wieloma innymi systemami. Te algorytmy, oczywiście w grę wchodzi także Twitter X, te algorytmy premiują informacje spłaszczone, które wywołują największy rezonans. Okazuje się, że to są informacje skandaliczne dotyczące przemocy, seksu, obsesji spiskowych, agresywnego trollowania. Badania już kilka lat temu wykazały, że informacje fałszywe szybciej obiegają, szybciej są powielane w infosferze niż informacje prawdziwe. A ponieważ władcom Big Techu zależy na tym, żeby jak najdłużej nas przytrzymać przed ekranem, to ich algorytmy wyewoluowały częściowo świadomie, częściowo spontanicznie w taki sposób, że premiują właśnie informacje z punktu widzenia standardów intelektualnych, informacji niskiej jakości. Można powiedzieć, że to w interesie tych Big Techów jest właśnie sianie, propagowanie fake newsów. I teraz w zdegradowanej infosferze mamy do czynienia ze zdegradowanymi intelektualnie, także emocjonalnie często, odbiorcami. I do tych odbiorców zwraca się rosyjska maszyna, wojna dezinformacyjna. Do odbiorców, którzy utracili podstawowe
zdolności orientacji w przestrzeni informacyjnej. Bo jeśli redaktor pozwoli na mini, powiedzmy, dwuminutowy wykład, to powiedzmy sobie od czego zależy nasza zdolność do orientacji w przestrzeni, nie tylko elektronicznej, ale w ogóle ludzkiej. Od tego, żebyśmy odróżnili prawdę od fałszu, żebyśmy odróżnili dobro od zła, żebyśmy odróżnili to, co jest ważne, od tego, co jest nieważne w ogromnych strumieniach bodźców i informacji, żebyśmy odróżniali sprawy pilne od niepilnych, wreszcie, żebyśmy odróżniali przyjaciela od wroga. No i trzeba niestety dodać także, żebyśmy odróżniali człowieka od bota. Otóż przeciążenie informacyjne wygenerowane przez media społecznościowe i ich algorytmy powodują u ludzi utratę odróżnienia tych wszystkich podstawowych kategorii, bez których orientacja ludzka znika i stajemy się marionetkami podatnymi na manipulacje. Jak pan profesor ocenia propagandę w tym kontekście, propagandę rosyjską i jej sukcesy na terenie Rzeczpospolitej nad naszą świadomością? Na terenie Rzeczypospolitej one, te sukcesy są relatywnie ograniczone, między innymi z powodu naszej instynktownej podejrzliwości wobec wszystkiego, co jest postsowieckie oraz wobec imperialnych tradycji Rosji. Natomiast rozmawiam z polskim biznesmenem, który jest po kontaktach ze swoimi kolegami we Włoszech i on mówi, pyta się szefa oddziału dużej międzynarodowej firmy, on mówi, ta wojna to jest jakaś wojna domowa w rejonie postsowieckim, prawda? Otóż, a ta informacja anegdotyczna, punktowa, jest zgodna z informacjami, z badaniami z pierwszego półrocza po rozpoczęciu tej wojny, które mówiło, że 40% Włochów ma wątpliwości, kto to jest winny tej wojnie, kto jest jej ofiarą. To jest właśnie efekt z jednej strony dezorientacji poznawczej i emocjonalnej wygenerowanej przez nowe technologie, a z drugiej strony przejaw skuteczności rosyjskiej machiny informacyjnej. Ale algorytmy to oczywiście coś bardzo nowego, ale jest coś nowszego w przestrzeni, coś być może bardziej istotnego, czyli sztuczna inteligencja. Jak obserwujemy wojnę w Strefie Gazy, tam wojskiem izraelskim właściwie zarządza sztuczna inteligencja. Nie mam szczegółowych informacji na ten temat, ale cała ta wojna w Strefie Gazy to jest dowód podwójnej degradacji technologiczno-intelektualnej. Wiemy, że Izraelczycy zbudowali systemy elektronicznego nadzoru płotu oddzielającego Strefę Gazy od terytorium Izraela, i że te systemy, jedne zawiodły, inne okazały się łatwe do oszukania i że niepoleganie na ludziach bezpośrednio w strefach zagrożenia skończyło się strasznymi ofiarami i przyczyniło się do tej potwornej wojny. A z drugiej strony, gdy rozmawiałem z rozmaitymi osobami, w tym związanymi z tajnymi służbami, jak to możliwe, że państwo, które zbudowało cały system sensorów, czujek i ludzkich, i technologicznych, które miały ostrzegać przed nadchodzącym kataklizmem, tym razem tak bardzo zawiodło? I zwrócono mi uwagę, że w społeczeństwie izraelskim na wszystkich jego szczeblach, od poziomu mało doświadczonego studenta do poziomu wysokich dygnitarzy, nastąpiła jakby opanowanie mentalności tego społeczeństwa przez kulturę hedonistyczną. Państwo żyjące w warunkach wojny jednocześnie
tolerowało to, że spora część młodzieży izraelskiej na różne sposoby miga się od służby wojskowej. Że ludzie życie zaczęli traktować bardziej lajtowo, zapominając, że sprawy życia i śmierci rozgrywają się na naszych oczach i obok ich domów. Czymś dla mnie osobiście jako analityka bezpieczeństwa jest wstrząsające, że gdy terroryści Hamasu rozstrzeliwali ludzi w miasteczkach przygranicznych, gdy telefonami, SMS-ami, już pół świata wiedziało, co się dzieje, nie znalazła się jakaś kompania żołnierzy izraelskich, którzy by tam pojechali i dali odpór. Jakiś proces decyzyjny był kompletnie sparaliżowany. Nie znalazł się dowódca, który powiedziałby: pal sześć, rozkazy moich przełożonych, ja nie mogę pozwolić, żeby moi rodacy byli zabijani. Po wielu godzinach przyszła odsiecz. Moim zdaniem w tle tego wszystkiego jest to, co ja nazywam w książce Cyber kontra Real, w tle tego wszystkiego jest strukturalnie zatruta infosfera, która spowodowała, że państwo mające przewagę technologiczną nad przeciwnikiem mogło być ofiarą tak potężnego i tak skutecznego ataku. Mnie przypomina się szkolenie, konferencja związana ze zwalczaniem terroryzmu, na której byłem w czasach doradzania Lechowi Kaczyńskiemu w Galilei College w Izraelu, w północnym Izraelu. Na tym szkoleniu, konferencji byli szefowie tajnych służb z różnych krajów Czarnej Afryki. I jeden z nich mówi: czy to, że terroryści arabscy mogą posługiwać się najnowszymi technologiami, nie jest dla was problemem? I na to jeden z ekspertów izraelskich odpowiedział: nie, nie jest problemem tak długo, dopóki mamy nad nimi przewagę technologiczną, bo jak ktoś się posługuje elektronicznym nośnikiem komunikacji, to my jesteśmy w stanie tą komunikację przejmować i poznawać jego zamiary. Okazało się, że Hamas przechytrzył Izraelczyków, którzy najwyraźniej byli zadufani w swojej technologicznej przewadze. Utracili zdolność odróżniania tego, co jest pilne i niepilne, ważne i nieważne. Jakby można powiedzieć, że proszę pamiętać, że te wszystkie algorytmy, które rządzą obiegiem informacji, które decydują o tym, że jakiś wpis na Twitterze, na Facebooku ma duży zasięg, a inny mniejszy, one są sterowane przez systemy sztucznej inteligencji. To jeszcze nie jest ta super nowoczesna inteligencja jak ChatGPT czy Claude czy Opus, wokół której toczą się już o tej ostatniej spory, czy ona ma swoje pierwsze przejawy samoświadomości, pomijmy ten wątek. To są systemy sztucznej inteligencji, które mamy zaimplementowane we smartwatchu, w każdym smartfonie i tak dalej, które wspierają na przykład GPS, system orientacji w przestrzeni fizycznej. Który zaczął być zakłócany. Oczywiście okazuje się, że Rosjanie właśnie trochę w sposób chyba nie całkiem jasny dla NATO potrafią na dłuższy okres czasu zakłócać odczyty GPS-ów nad Bałtykiem, nad północną Polską, nad krajami bałtyckimi, nad południową Szwecją. Być może w tym zakresie mają przewagę technologiczną, ale mówiliśmy o Izraelu, a tam powstał ten system Pegasusa, który dzisiaj będzie przedmiotem kolejnego posiedzenia komisji. Badał pan, jak działa, w jaki sposób jest i może być wykorzystywany Pegasus? Wokół Pegasusa jest tyle plotek, opublikowano tyle bzdurnych tekstów, bezwstydnie zupełnie wielu dziennikarzy nie próbowało w ogóle sprawdzać informacji, jakie im wrzucano i je publikowano. Więc nie chcę do tego infozgiełku, do tych kakafonii bzdur się dołączać. No comment znaczy. Powiem tylko, że
moi współpracownicy, analitycy na temat tego systemu pisali kilka lat temu w biuletynie udostępnianym kluczowym podmiotom w państwie, zanim jeszcze w Polsce zaczęto myśleć o jego zakupieniu. I co pisali? Pisali, że jest taki system i że umożliwiający przeniknięcie szyfrowanej komunikacji, że izraelskie firmy sprzedają ten system także państwom autorytarnym, nie tylko władzom państw demokratycznych, gdzie wykorzystywanie tego typu systemów podlega procedurom takim jak te opisane w niedawnym wystąpieniu ministrów Kamińskiego i Wąsika, tylko sprzedają państwom autorytarnym, na przykład niektórym państwom arabskim, gdzie posługiwanie się tego typu systemami nie podlega żadnej demokratycznej, medialnej, obywatelskiej kontroli. A czy prawdą jest, że wszystkie dane, niezależnie od tego, jak dużo było ich zbieranych, lądowały na serwerach izraelskich? Nie wiem. Nie wiem. Być może, to jest bardzo technologicznie skomplikowane. Nie wykluczam, w świetle mojej wiedzy o tym systemie wcześniej, nie wykluczam, że sprzedający system mógł wiedzieć, na jaki numer on jest zainstalowany. Ale nie sądzę, żebym mógł wiedzieć, jakie informacje są zasysane. Natomiast tu chodzi o coś innego. Skupiając uwagę na plotkach wokół Pegasusa, zapominamy, że informacje, jakie zasięgają najbardziej nawet sprawne tajne służby, są promilem informacji, jakie zaciągają big techy. Big techy nie muszą hakować zaszyfrowanych komunikatorów, żeby dowiedzieć się bardzo wiele o nas. One śledzą tak zwane ślady behawioralne. Posługiwanie się tylko tak zwanymi metadanymi, informacjami, z kim, o jakich porach doby i tygodnia się komunikujemy, śledzenie naszych lajków na Facebooku, na Twitterze, naszej aktywności na takich komunikatorach jak Discord i wielu innych, umożliwia bardzo zbudowanie bliźniaka albo sobowtóra cyfrowego, który bardzo precyzyjnie określa nasze cechy psychiczne, który pozwala określić nasze lęki, przed wyrażeniem których się wycofujemy, i nasze ukryte pragnienia. Sobowtór cyfrowy jest profilem psychologicznym o wiele skuteczniejszym niż to, co potrafi często uzyskać doświadczony psychoterapeuta w swoim gabinecie. I teraz to wszystko trzeba przez miliardowe dane pomnożyć. Ekscytuje się opinia publiczna w różnych krajach, że tajne służby podsłuchały jedną, drugą, trzecią osobę, a w ogóle nie chce rozważyć, co wynika z tego, że big techy podsłuchują setki milionów osób i mają w bazach danych informacje, których nikt nie kontroluje i których kasowania nikt od nich nie wymaga. Proszę zwrócić uwagę, że w polskim prawie, jak i w prawie wielu innych krajów, jeśli tak zwana kontrola operacyjna z podsłuchów nie wykazała działań przestępczych, to jest nakaz komisyjnego kasowania tych informacji. Big techy nie kasują swoich informacji, które są. Na przykład pan korzysta z jakiegoś maila. Co pewien czas pan kasuje jakieś stare, niepotrzebne maile. To pan kasuje, pan już nie ma do nich dostępu. Ale ci, którzy dostarczają te systemy, oni często w nieskończoność mają dostęp do pana skasowanych maili. Mogą je kreować. Firma Google nie ukrywa, że w celu podwyższania jakości usług automatycznie czytane są wszystkie nasze maile. I wiele innych firm to robi, jeśli nie bodaj prawie wszystkie.
I do tego też mają dostęp rozmaite służby specjalne wtedy, kiedy chcą. Jest sztuczna inteligencja, są algorytmy, jest to, o czym pan profesor mówi. W którym momencie ten system się domknie według pana profesora i będziemy żyli w świecie takim chińskiej absolutnej kontroli człowieka? To jest dobre pytanie o domknięcie systemu. W książce Cyber Contra Real, o której zresztą kiedyś miałem okazję rozmawiać na antenie Radia Wnet, wprowadziłem pojęcie radykalnej asymetrii. To jest sytuacja, w której jakiś z potężnych aktorów uzyskuje środki, narzędzia. Takim narzędziem może być jakiś model sztucznej inteligencji, który umożliwia uzyskanie trwałej przewagi nad innymi, hegemonii, której nie da się jakby zakwestionować. I odtąd mamy wyścig zbrojeń. W dziejach mieliśmy rozmaite wyścigi tarczy i miecza, pocisku i pancerza, ale ten wyścig powodował, że nigdy jedna ze stron nie była w stanie zbudować takiej przewagi, która byłaby kompletnie nie do podważenia przez konkurentów. Sztuczna inteligencja może komuś dać system nie tylko powszechnej inwigilacji, bo te systemy już są bardzo głębokie. To jest inwigilacja także naszej wyobraźni, naszej podświadomości, czego tajne służby zazwyczaj nie potrafią, ale może dać system powszechnej manipulacji. Manipulacji profesjonalnej na poziomie wyższym niż potrafi jakikolwiek najgorszy i najsprytniejszy człowiek. Na tym może polegać to domknięcie systemu, że sztuczna inteligencja wyewoluuje w model, który uczyni zbędnym dowolnego każdego informatyka, bo żaden ludzki informatyk nie będzie w stanie zrozumieć, co tam się dzieje w tej czarnej skrzynce. A na górze tej piramidy będzie siedział jakiś człowiek czy grupa zarządzająca? Przez pewien czas tak może być, ale jeśli AI, systemy AI wejdą w fazę tak zwanej superinteligencji, to wszystkie ludzkie zamysły, ambicje i zdolności pojmowania będą w proporcjach mrówki do słonia. To smutne stwierdzenie, bardzo pesymistyczne. Eliezer Jutkowski, amerykański badacz i analityk problematyki sztucznej inteligencji, uważa, że jeśli chcemy zachować demokratyczną ludzkość, to powinniśmy natychmiast nakazać wstrzymanie na całym świecie, co się wydaje mało prawdopodobne, zaawansowanych badań nad AI. Jacek Dukaj w swoich ostatnich analizach mówi, mamy do wyboru albo zachowanie ludzkości poprzez ograniczenie demokracji, bo w trybie demokratycznym nie sposób tych wszystkich badań powstrzymać, albo pławienie się dodam od siebie, w zatrutej demokracji i pozwolenie na to, że kluczowe procesy cywilizacyjne już ostatecznie wymkną się nam spod kontroli. Taki jest dylemat, który Jacek Dukaj, ja uważam go za jednego z najwybitniejszych polskich żyjących myślicieli, przed nami formułuje. Czyli jedna z konkluzji jest taka, że wymknął się spod kontroli. Przepraszam, może pan powtórzy, bo słabo słyszę. Jedna z konkluzji jest taka, że wymknął się spod kontroli, dlatego że nikt nie jest w stanie powstrzymać rozwoju sztucznej inteligencji. No, jesteśmy w stanie, jak odrzucimy ideologię technoentuzjazmu, to będziemy w stanie umówić się, że pora na moratorium technologiczne, powstrzymać, spowolnić tempo rozwoju i zyskać trochę czasu na namysł i porozumienie między ludźmi. To oczywiście jest możliwe, tak teoretycznie, ale patrzymy na dynamikę zdarzeń i ta sztuczna inteligencja codziennie jest i bardziej, nie bardziej sztuczna, ale bardziej rozwinięta. Każdego dnia setki milionów informacji trafia do sztucznej inteligencji i ta sztuczna inteligencja to wszystko przerabia.
media, a prawa, które są stosowane między innymi w Unii Europejskiej, próba zahamowania pewnych wycinkowych możliwości sztucznej inteligencji, żeby zmniejszyć ten wpływ i tą manipulację i tą fałszywą infosferę, o której mówi pan profesor. W porównaniu z bezmyślnością części elit amerykańskich, to co robi Unia, próbując uregulować nowe technologie, jest godne pochwały. Jest. Bo moim zdaniem jest przejawem właśnie tej ideologii technoentuzjazmu mówienia, że nauka, że USA idą technologicznie do przodu, a Unia jest zacofana. Ale jaką cenę się to dzieje w USA? Mamy bogaty region wybrzeża Pacyfiku, bogaty region Atlantyku, I rozpadającą się tkankę społeczną na pograniczu nędzy milionów ludzi Midwestu. Mówi się, że między wybrzeżami USA jest flyover country, kraj, na którym się przelatuje, o którym się zapomina. Mamy kryzys opioidowy, z którym Stany Zjednoczone sobie nie potrafią poradzić. Setki tysięcy ludzi już zginęły w tego wszystkiego. Mamy kryzys migracyjny, z którym sobie nie potrafią poradzić. Mamy rozdygotanie sceny politycznej, w której priorytety bezpieczeństwa są podważane. No, przecież jednym z powodów, moim zdaniem, zaproszenia prezydenta Dudy i premiera Tuska przez Bidena w Stanach, to było uzyskanie sygnału do republikanów, że potrzebne jest wspieranie Ukrainy w tej wojnie. Najwyraźniej, to jest moja spekulacja jako analityka, to nie jest oficjalny pogląd Urzędu Prezydenta, najwyraźniej Joe Biden i jego zaplecze establishmentowe jest zbyt słabe, żeby przełamać nieroztropność części amerykańskich elit, w tym kongresowych, co do priorytetów polityki zagranicznej. W tej wypowiedzi pana profesora być może ukrywa się taki niepokój, że Rosjanie przełamią linię frontu i wleją się w głąb Ukrainy. Nie, niepokój jest bardzo prosty. Gdy słyszę te wszystkie głosy, które mówią, że obawy przed rosyjską agresją na Polskę, na jakikolwiek kraj NATO są bezpodstawne, to ci wszyscy ludzie, którzy tak myślą, jednej rzeczy nie rozumieją. Są bezpodstawne tylko wtedy, jeśli NATO jest sprawne, jeśli NATO się zbroi, robi wielkoskalowe manewry pokazujące sprawność i służące tej sprawności. Jeśli Rosja zobaczy to, co zobaczyła przed agresją, zgodę USA na Nord Stream, żenujący styl ewakuacji armii amerykańskiej z Afganistanu. Jeśli Rosja znajdzie oznaki słabości wspólnoty Zachodu, to bezlitośnie jej wykorzysta. Jest jedno wzorowe supermocarstwo na świecie, Chiny. Połączenie technologii z władzą. To tak się wydawało, że ono jest takie wzorcowe. Mają potężne problemy demograficzne i chociażby sytuacja, w której okazało się, że zbudowali miasta z 65 milionami mieszkań, których nie mogą zasiedlić, pokazało, że to na poziomie systemowym regulowanie tymi procesami społecznymi zawiodło. Proszę zwrócić uwagę, w Polsce pewno się o tym nie mówi, to odejście przez Chiny od polityki lockdownów jako głównej metody radzenia sobie z COVID-em musiało nadwątlić zaufanie obywateli co do mądrości władz. Bo okazało się, że COVID nie jest tak śmiertelną chorobą, jak to wmawiano obywatelom. Ta maestria rządzenia tym systemem nagle w obliczu narastającej złożoności zmian na świecie jakby zaczyna zawozić. To wcale się nie należy z tego cieszyć. Ale... Bo lepiej, żeby tak potężny kraj był sprawnie zarządzany niż chaotycznie. Ale te wielkie covidowe manewry na całym świecie się powiodły.
To zależy z jakiego punktu widzenia. To jest osobna sprawa, ale nie zapominajmy o tym, co w mojej diagnozie cywilizacyjnej jest kluczowym tłem tego wszystkiego. Rewolucja cyfrowa, wspierana przez systemy sztucznej inteligencji, doprowadziła do degradacji ludzkiej komunikacji, w tym komunikacji politycznej, doprowadziła do degradacji intelektualnej i psychofizjologicznej młodego pokolenia. To jest tło, które powoduje, że ludzie i przywódcy, i eksperci tracą zdolność priorytetyzacji, określenia rzeczywistego wroga i przyjaciela. Do. Jeśli dla części elit Zachodu wrogiem stała się rzekomo autorytarna, faszystowska władza PiS-u, a nie rosyjska agentura, a nie algorytmy promujące przemoc, obsesje spiskowe i ich histerie kulturowe, to jest to przejaw właśnie tego, że rewolucja cyfrowa zjada własne dzieci. Na tym trzeba się skupić, bo bez poradzenia sobie ze strukturalnie zatrutą infosferą nie mamy szans, żeby poradzić sobie z innymi trudnymi problemami. Czy jest taki guzik na świecie, który mógłby wyłączyć internet? To jest problem. Czy jest ktoś zdolny do zaciągnięcia hamulca? Moim zdaniem Polska powinna wystąpić z bardzo mocnymi inicjatywami na poziomie Unii i NATO, że trzeba zaciągnąć hamulec powstrzymujący kakofonię strukturalnie zatrutej infosfery. Że tu priorytetyzacja musi rozpocząć się od naprawy komunikacji publicznej, w tym komunikacji politycznej, bo bez tego nie umiemy analiz strategicznych właściwie prowadzić i właściwie ich ludziom komunikować. Ale wtedy może się pojawić problem cenzury, bo wtedy definicja, co jest zatrute, a co nie jest zatrute, będzie należała do kogoś, kto zgodnie nie z przekonaniem, tylko zgodnie ze swoją wolą i kontekstem politycznym może o tym decydować. Bez zmagania się z trudnymi problemami nie damy rady. Mamy tylko, różnica jest tylko taka, który z trudnych problemów w jakiej kolejności podejmujemy. Jeśli kolejność będzie niewłaściwa, to albo dostaniemy cios ze strony Rosji, albo dostaniemy cios ze strony jakiegoś oligarchy, który posłuży się manipulacją za pomocą sztucznej inteligencji, albo ona sama wymknie się spod kontroli i zrobi nam jakiegoś psikusa. Pozostaje nam modlitwa, panie profesorze. Modlitwa jest niezbędna, ale myślę, że potrzebna jest także wspólna modlitwa, nie tylko w zakątku swoich mieszkań, tylko ludzi, którzy wspólnie chcą się troszczyć o świat. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Profesor Andrzej Zybertowicz był gościem Poranka w Net.